W Belsku Dużym z okazji 199. rocznicy śmierci pułkownika Jana Kozietulskiego zorganizowano piknik patriotyczny pod hasłem Nasz bohater spod Somosierry. Uroczystości rozpoczęła msza święta z wojskową asystą honorową w kościele Świętej Trójcy. Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia udali się do budynku miejscowej OSP, gdzie odbyły się pokazy sprzętu i uzbrojenia zaproszonych jednostek wojskowych oraz policji. Na wszystkich czekał również smaczny poczęstunek w postaci gorącej grochówki.
Powitam w imieniu pana wójta Władysława Piątkowskiego wszystkich gości zaproszonych. Ja już pan ksiądz proboszcz wszystkich zaprosił i powitał, ale pozwólcie, że przedstawię wszystkich. Witam oczywiście serdecznie radnego sejmiku województwa mazowieckiego pana Leszka Przybytniaka. Witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego Adama Balcerowicza i radnego powiatowego Adolfa Maciaka. Witam radnych gminy Dalsmurzy. Serdecznie witam pułkownika Piotra Jelnickiego, zastępcy komendanta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, przepraszam. Witam także żołnierza 61. Batalionu Lekkiej Piechoty, których reprezentuje porucznik Krzysztof Błaszczyk. Witam także żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 1. Batalionu Zmechanizowanego w Szkole Żerów Mazowieckich z Orzysza, który od lat odwiedza grup pułkownika Kościelskiego w Pelsku. Witam komendanta powiatowego Policji w Grójcu pod inspektorem Wojciecha Pernarskiego. Witam Muzeum Historycznego Skierniewic, które reprezentuje pan Piotr Parandowski oraz pan Tłumień Wójcik, a także pan prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic Jacek Stępowski. Witam serdecznie dyrektorów jednostek gminnych, sołtysów, przedstawicieli miejscowego biznesu, organizacji i stowarzyszeń gminy Dalsmurzy oraz mieszkańców gminy Dalsmurzy. Witam serdecznie przedstawicieli duchowieństwa z parafii Dalsmurzy, Lewiczych i Łęczyszyce. Witam pana Leszka Barańskiego, właściciela Pałacu Mała Wieś. Witam szwadron honorowy 3. Pułku Szpalerzerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kozielkowskiego i dziękuję za państwa obecność co roku na mszach za swojego patrona. Witam grupę rekonstrukcji historycznych pułku 3. Piechoty Księstwa Warszawskiego. Witam przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych, a szczególnie strażaków ochotników z Belska Dużego, którzy nas wsparli w organizacji dzisiejszej uroczystości. Witam harcerzy szczebu dużym imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, a szczególnie gorąco witam orkiestry Wojska Polskiego z Radomia pod dowództwem starszego formuszego sztabowego Tomasza Chwalińskiego. Właśnie tych muzyków mogliście państwo usłyszeć podczas dzisiejszej mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, którą koncelebrował ksiądz proboszcz Jarosław Siuchta. Za chwilę wysłuchamy krótkiego koncertu pieśni patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego z Radomia, a potem zaproszę państwa do odwiedzenia stanowisk promocyjnych.
zapraszam Państwa na spróbowanie w takim razie grobówki wojskowej i obejrzenie naszych pokazów przygotowanych przez żołnierzy i policję. Dziękuję uprzejmie. Dobra, ten. Załóż się na mnie.